Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Poseł Porozumienia Stanisław Bukowiec jest moimi i Państwa gościem w studiu Radia RDN Małopolska o poranku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. 15,6%. GUS podał, że tyle w czerwcu wyniosła inflacja. Panie pośle, to najwyższy wynik od 25 lat. Tak, niestety, to jest bardzo... Niedobra wiadomość na temat wysokości inflacji, jaką mamy w Polsce. Tak naprawdę wszyscy, którzy korzystają codziennie ze sklepów, robią zakupy, tankują samochody, podświadomie wiedzą o tym, że stopień ten, tej inflacji jest większy dlatego, że to jest średnia statystyczna. Natomiast Trzeba powiedzieć też, że no, mamy tą inflację nie tylko ze względu, jak rząd tłumaczy, wojnę na wschodzie czy kryzys gospodarczy związany z pandemią, ale w wielu elementach, musimy sobie to powiedzieć, to jest wina zarówno polityki finansowej, budżetowej rządu, ale i polityki Narodowego Banku Polskiego. Te czynniki złożyły się na to, że mamy dużo wyższą inflację niż w wielu krajach, Zachodu, a również jeśli chodzi o średnią unijną, to jest, to jest wyższy wskaźnik. Jarosław Gowin ostatnio powiedział, że winowajcami inflacji są trzy osoby. Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński i Adam Glapiński. To przez nich mamy taką inflację? O, potwierdza to, tą tezę, o której mówię, że, że nie, nie, nie do końca rządy oparte na czy polityka rządu odnoś, odnośnie inflacji, która powinna polegać na tym jednak, że walczy się z inflacją poprzez obniżanie podatków, poprzez odpowiednią politykę Narodowego Banku Polskiego, jeśli chodzi o podnoszenie stóp procentowych, czas wprowadzenia tych podwyżek no, spowodowały to, że mamy taką wysoką inflację i niestety zapowiedzi ERT-ów są takie, że ta inflacja będzie jeszcze wyższa. No właśnie, jaka może być, na jakiej wartości się może zatrzymać? Przekroczymy 20%? No była, byłaby to informacja bardzo smutna dla Polaków, gdyby ta inflacja do tych 20% Dobiła, ale wielu ekspertów mówi o tym, że taki realny poziom inflacji może nastąpić. Musimy naprawdę zacząć wdrażać takie rozwiązania, które spowodują, że drożyzna nie będzie dokuczać Polakom, że ta inflacja będzie niższa i Polacy będą mogli w miarę normalnie żyć. Panie pośle, y Porozumienie mówi, że ta inflacja między innymi jest przez Polski Ład wprowadzony, zwłaszcza jeżeli chodzi o tą część podatkową. I ostatnio w dość mocnych słowach odniósł się pan do wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który skrytykował Polski Ład. Dlaczego taka, dlaczego taka, taka, taka decyzja? No, jeżeli ktoś pamięta, to w lipcu, w sierpniu ubiegłego roku bardzo mocno krytykowaliśmy te rozwiązania, szczególnie podatkowe, skierowane do polskich małych i średnich firm, które znalazły się w Polskim Ładzie. I no, jak się okazało, mieliśmy rację. Niestety, mieliśmy rację. Wtedy nikt nas nie słuchał. Ani premier Morawiecki, ani prezes a w, w konsekwencji pan Jarosław Gowin, wice, wicepremier, został wyrzucony z rządu i porozumienie odeszło z koalicji. Teraz się okazuje, że mieliśmy rację, ale... ale no, na potwierdzenie tych słów, no, to o czym mówi pan premier Morawiecki, no, brzmi trochę jak taki nieśmieszny żart, bo sztandarowy program PiS-u Polski Ład w tej chwili jest chowany głęboko do szuflady. Odchodzi się od tej nazwy, odchodzi się od tych rozwiązań. Nastąpił mimo to duży chaos, jeśli chodzi o system podatkowy wielu księgowych, wielu przedsiębiorców, a również podatników. Którzy rozliczają się, mają duże problemy, jeśli chodzi o, o to, w jaki sposób rozwiązać te swoje sprawy podatkowe, i niestety wielu przedsiębiorców ma duże kłopoty, jeśli chodzi o obciążenia związane czy to ze składką zdrowotną, czy właśnie podatkami. Panie pośle, ale co teraz należałoby zrobić? Bo, jak już wiemy, wyrzucenie polskiego ładu już u Pana było. Tak, symbolicznie kiedyś ten polski ład wyrzuciłem do kosza, bo nie zgadzam się i nie zgadzałem się z tymi założeniami od samego początku. Natomiast to co proponuje porozumienie, to to jest kilka punktów, które ma doprowadzić do tego, że zarówno Podatnikom przedsiębiorcom w Polsce będzie się nie, tylko, nie tyle żyło lepiej, co lepiej prowadziło swoją działalność. Przypomnę, że ponad połowę polskiego PKB tworzą właśnie małe i średnie polskie rodzinne firmy, więc my proponujemy po pierwsze, powrót do możliwości całkowitej, całkowitego odliczenia składki zdrowotnej od podatku, proponujemy dobrowolny ZUS dla mikro i małych firm proponujemy. Obniżkę VAT-u z 23 do 15%, a w przypadku energii z 8 na 5%. I te rozwiązania. No teraz mamy obniżkę VAT-u. Teraz mamy obniżkę VAT-u, ale ona jest tylko na czas inflacji. My proponujemy, żeby ta obniżka VAT-u na czas inflacji, jeśli chodzi o żywność, żeby ona była automatycznie już do końca tego, tego czasu inflacji doprowadzona. Musimy walczyć z inflacją. w ten sposób, żeby jednak obniżać podatek VAT, bo paradoksalnie inflacja służy w tym momencie zwiększonym dochodom budżetu państwa, dlatego że zwiększone wpływy z tytułu właśnie podatku VAT powodują, już się szacuje, że to jest około 40-50 miliardów złotych, powodują, że budżet państwa puchnie, jeśli chodzi o dodatkowe środki, natomiast biednieją Polacy. Wspomina pan o obniżeniu podatku VAT. Tymczasem od 1 lipca weszła w życie obniżka podatku PIT z 17 do 12%. To dobra decyzja? Tak, uważamy, że to jest dobra decyzja, chociaż szkoda, że tak późno ona została wprowadzona, bo my postulowaliśmy już wcześniej obniżenie podatków. W tym przypadku jedynym środowiskiem, które nie będzie zadowolone i któremu trzeba pomóc w jakiś sposób, to samorządy, dlatego że obniżony podatek PIT to mniejsze wpływy do budżetów gmin. No i jak pomóc samorządom? Proponujemy, aby gminy miały zwiększony udział w tym podatku, dlatego że te środki, które Wpływają do budżetów gmin z tytułu podatku PIT i CIT. One są wykorzystywane na bieżącą działalność, bieżące funkcjonowanie gmin. To, że państwo, że rząd daje środki na inwestycje, to dobrze, ale to nie rozwiązuje problemów codziennego, bieżącego funkcjonowania szkół, przedszkoli, urzędów, ośrodków zdrowia, komunikacji, gospodarki komunalnej. Więc na to potrzebują gminy zwiększonego udziału w podatku PIDICIT i proponujemy również, żeby gminy, ponieważ wpływy z tytułu podatku VAT są większe, wyższe, żeby gminy miały udział również w tymże podatku. Proponujemy, aby gminy miały 200 zł na głowę mieszkańca, powiaty 75 zł, a samorządy wojewódzkie 25 zł na głowę mieszkańca. Pozostając przy tematach pieniężnych, powiedzmy tak, zgłosili się do, do pana przedsiębiorcy, którzy na. Przedsiębiorcy sprzed twórstwa owoców i warzyw, którzy narzekają, boją się tego, że im niedługo zabraknie prądu. Tak, zgłosiła się do mnie firma z naszego regionu, która zajmuje się przetwórstwem owocowo-warzywnym. I zresztą to jest również sygnał z innych firm, które boją się tego, że na mocy nowych umów z dostawcą energii jest ryzyko, że w szczycie sezonu, tak jak w tej chwili mamy, jeśli chodzi o przetwórstwo owoców i warzyw, zakład energetyczny będzie mógł albo zmniejszyć dostawy energii, albo zupełnie wyłączyć. No, co może spowodować e, zupełną, ba, zu, zupełne bankructwo tych, tych firm, dlatego że no, nie działające chłodnie w szczycie sezonu wiemy, czym to się kończy. E, zwróciłem się w tej sprawie do Ministerstwa Aktywów Państwowych. Jaki odzew? Jeszcze nie mam odpowiedzi, ale liczę na to, że te zakłady o szczególnym statusie będą inaczej potraktowane niż inne firmy, które e, no, poprzez brak dostaw energii, co może się zdarzyć, nie będą tak poszkodowane jak właśnie. Ta branża. Drugą kwestią jest też finansowanie pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży, która, jak już tutaj wspomnieliśmy, jeszcze przed wejściem na antenę, teraz też potrzebuje pomocy, zwłaszcza po pandemii. Tak, no czas pandemii spowodował, że Narodowy Fundusz Zdrowia ze względu na mniejszą ilość wizyt w czasie pandemii, co zrozumiałe w ośrodkach psychologiczno-pedagogicznych, zmniejszył finansowanie tym ośrodkom. I tutaj również interweniowałem, czekam na odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia, z Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie właśnie takiej, aby to finansowanie zwiększyć. Bo paradoksalnie czas pandemii spowodował, że dzieci i młodzież ma coraz więcej problemów, z przystosowaniem się do nowej rzeczywistości. System nauki zdalnej, brak kontaktów z rówieśnikami spowodował, że psychologowie, pedagodzy mówią o tym, że jest coraz więcej takich problemów i trzeba zwiększyć, a nie zmniejszać finansowanie w tym obszarze. A ta nauka zdalna wróci na jesień? Są jakieś prognozy? No mam nadzieję, że nie, chociaż rzeczywiście, rzeczywiście w tej chwili wszystkie dane pokazują i w Europie, i, i również u nas, że zwiększa się ilość osób, która znowu jest chora, zakażona wirusem COVID. Więc jest takie oczywiście zawsze ryzyko, ale wierzę w to, że, że nie dojdzie do tej sytuacji, bo to jest naprawdę najgorsze, co mogłoby się zdarzyć. Panie pośle, a co z pieniędzmi z Krajowego Planu Odbudowy? Bo one stoją na włosku. Wiceszefowa Komisji Europejskiej Wera Jurowa stwierdziła, że reforma wymiaru sprawiedliwości proponowana przez prezydenta Dudy nie spełnia kamieni milowych. Niestety zdarzyło się tak, że projekt, propozycja pana prezydenta Dudy w pierwotnym brzmieniu. Była dobrym rozwiązaniem i jako porozumienie my od razu mówiliśmy, że będziemy popierać to rozwiązanie, które dawało szansę na to, że te środki, które są potrzebne naszej gospodarce, a które już od ponad roku są zamrożone, no, że one w końcu trafią do naszej gospodarki. Niestety zdarzyło się tak, że w procesie legislacyjnym ten projekt zmienił zupełnie swoje, swoje brzmienie i no, nie dziwię się, że Komisja Europejska w tej chwili daje sygnał do tego, że te rozwiązania nie e, są zbieżne z tym, o czym e, rozmawiano na początku. I co dalej? E, no tutaj jest problem, bo dlatego, że w, w łonie samej koalicji rządzącej jest e, spór, jest e, duży e, spór między PIS-em a e, Solidarną Polską. E, e, nie wiem, czym się to skończy, natomiast e, prognozy e, nie są dobre. E, Poza, poza wszystkim, w tej chwili, tak jak wspomniałem, jesteśmy w trudnej sytuacji gospodarczej. Mamy wysoki, ukryty deficyt budżetu państwa. Mamy problem z inflacją. Polska gospodarka potrzebuje zastrzyku finansowego. A te pieniądze, właśnie, byłyby takim remedium na inflację? Myślę, że tak. Dlatego, że, że to byłyby środki, które bezpośrednio one miały trafić do przedsiębiorstw, do firmy, do tych firm, które również działają w obszarze innowacji. Nowych technologii, to miało i mam nadzieję, że, że będzie, chociaż z opóźnieniem, takim motorem napędowym dla polskiej gospodarki, która no, również się zmaga z różnymi problemami, bo przez wysoką inflację, przez problemy gospodarcze czeka nas oby nie, ale tak mówią eksperci, tak, inflacja. Panie pośle, już w przyszłym roku wybory parlamentarne. Jarosław Gowin komentując ostatnie sondaże wyborcze, w których porozumienie uzyskiwało w granicach 0,1%, powiedział, że samodzielne przekroczenie progu przekracza możliwości partii. Co w takim razie zamierzacie zrobić, żeby powalczyć o wejście do Sejmu? O, te sondaże są różne, bo pojawiają się takie sondaże, gdzie, gdzie mamy 2-2,5%, ale jesteśmy świadomi tego, że, że jesteśmy w tym miejscu, jeśli chodzi o ugrupowania polityczne. Natomiast my nie patrzymy tylko na słupki sondażowe. Chcemy, chcemy stworzyć taki blok, blok centroprawicowy, który będzie atrakcyjny programowo dla, dla Polski. Te, te nasze rozwiązania będą dobre dla, dla, dla Polaków i rozmawiamy z różnymi ugrupowaniami. Rozmawiamy z Polskim Stronnictwem Ludowym, rozmawiamy również z organizacjami samorządowymi. Chcemy stworzyć taką alternatywę, aby również wyborcy rozczarowani polityką PiSu mieli możliwość zagłosowania na taki blok, który będzie wartością dla polskiej gospodarki. Właśnie, a jak chcecie przekonać do siebie wyborców? Po pierwsze programem. Ten program, który prezentujemy, czyli... Jeśli chodzi o, o politykę podatkową, to zmniejszenie obciążeń podatkowych, obniżenie podatków, uproszczenie prawa. Chcemy, żeby prawo nie było tak skomplikowane dla Polaków. To jest nasza główna oś, jeśli chodzi o propozycje dla, dla naszych wyborców. No a jeśli chodzi o sprawy światopoglądowe, to jesteśmy tutaj konserwatystami, więc ten konserwatyzm, jeśli chodzi o. Poglądy, o kwestie tradycji i rodziny, no to jest to, co nas wyróżnia od innych ugrupowań. No ostatnio było też gorąco w Sejmie podczas debaty nad ustawą liberalizującą prawo zakaz aborcji. No tutaj mamy stanowisko jasne i my oczywiście my jesteśmy my przeciwko tym propozycjom, szczególnie takiej propozycji, którą zgłosiła lewica, bardzo radykalnej. Panie pośle, a jest możliwa wspólna lista wyborcza opozycji? Całej opozycji? Oczywiście, że różne rozwiązania trzeba analizować. Słyszymy o tym, że PiS będzie chciał ewentualnie zmienić okręgi, zwiększyć liczbę okręgów wyborczych. Więc jeżeli by powstało, tak się mówi, około 100 okręgów, no to wtedy zupełnie inaczej trzeba będzie się przygotować do tych wyborów, dlatego że system Donta premiuje duże ugrupowania, i wtedy być może dojdzie do takich rozmów, aby stworzyć jedną wielką listę. Opozycji, ale jesteśmy zwolennikami rozwiązania, przynajmniej na tym etapie innego. Uważamy, że powinna być alternatywa, jeśli chodzi o możliwość wyboru przez wyborców, przez Polaków. I dwa bloki na opozycji powinny być taką właśnie alternatywą. Panie pośle, na zakończenie, może odejdźmy od polityki, chociaż częściowo. Ostatnim razem na antenie radia RDN Małopolska zapowiedział pan konkurs Wiedzy o Sejmie dla młodzieży. I ten konkurs już się odbył, jak poszło? Poszło dobrze. Dziękuję wszystkim uczestnikom, opiekunom z, ze szkół średnich z terenu właśnie regionu Tarnowskiego wzięło udział około 50 uczestników. Poziom był bardzo wysoki. Ten konkurs przeprowadzali specjaliści z wszechnicy sejmowej, więc obiektywnie to stwierdzili, bo mają doświadczenie z innych również miejsc w Polsce. Zwycięzcą został licealista z Bochni, wice koleżanka z Dąbrowy Tarnowskiej. Trzecie miejsce również licealista z Bochni zajął, ale brali udział również uczestnicy z Brzeska. I cała 50 jest zaproszona przeze mnie do Warszawy we wrześniu na wycieczkę. Na zwiedzanie Sejmu. Na zwiedzanie Sejmu i nie tylko. Także taka, taki, taka nagroda jest dla wszystkich uczestników. Jeszcze raz im dziękuję. A przy okazji, jak już tutaj jestem, to zapraszam dzisiaj na moje dyżury poselskie o godzinie dziewiątej w Tarnowie, w moim biurze przy ulicy Sikorskiego. Później w Tuchowie, w Urzędzie Miasta i w Brzesku zapraszam. Poseł porozumienia Stanisław Bukowiec był moimi Państwa gościem. W studiu Radia RD Małopolska. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję, miłego dnia życzę.